Kasią na kolejną lekcję. Dzisiaj powiemy sobie o amatorskich obserwacjach astronomicznych. Ostatnio mówiliśmy bodajże tak o prawie powszechnym zaciążeniu, o sile grawitacji, że ona jest siłą dośrodkową. Tak? A teraz troszeczkę wchodzimy w część astronomiczną, amatorskie obserwacje astronomiczne. Jest to sama astronomia, jest taką dziedziną nauki, która ma chyba największe grono miłośników na świecie. Owszem, są miłośnicy, wiadomo, biologii, medycyny, fizyki, geografii, ale astronomią ludzie zajmują się od wieków, to jest chyba najstarsza w ogóle dziedzina nauki. Chyba, jeżeli można mówić o nauce, to dotychczasowa starożytności, ale najstarsza dziedzina nauki. Do tego w tej dziedzinie ludzie, amatorzy mogą coś naprawdę działać, więc naprawdę jest wielkie grono miłośników. Chyba jednak więcej ludzi ma w domu teleskop niż na przykład mikroskop. Mam takie wrażenie. A raczej dla drugiej warto mieć dom. Z jednej strony jest to właśnie dziedzina, która wymaga bardzo drogiego i zaawansowanego technologicznie sprzętu. W chwili obecnej żaden astronom nie jest dopuszczany fizycznie do sprzętu tu astronomicznego. Tak? Technicy są od tego, którzy zajmują się sprzętem. Boją się, żeby astronom nie rozwalił czegoś, nie popsuł. Tak naprawdę. On tylko zleca, co chce obserwować, kiedy. I sobie tego pewnie zapewniają. Tak, on tylko wtedy przychodzi już na wyniki, ściągnięte wyniki, on ściąga i analizuje te wyniki, sprawdza to. Tak, tak naprawdę to jest tak skomplikowany, tak drogi sprzęt, kosztujący miliony, wiele milionów, setek milionów dolarów. Naprawdę aż strach. Jednak z drugiej strony właśnie amatorzy mają swój bardzo duży udział w odkrywaniu nowych zjawisk ciał niebieskich, głównie ciał niebieskich, ale zjawiska też. I nie ma co ukrywać, żadne chyba dziedziny nauki amatorzy nie mają tak dużego wpływu na w ogóle na poszerzanie naszej wiedzy. Tak jak w astronomii. Taka dygresja do Was, do biochemów, ale wybaczcie, ale nawet najbardziej skomplikowane biologiczne, chemiczne obserwacje, czy Wasze eksperymenty na olimpiadę biologiczną, na przykład, czy na chemiczną, nie mają tak dużego wpływu na większe zrozumienie świata. Z reguły w szkole odkrywa się już znane rzeczy, robi się to znane. Jeżeli ktoś tam bada na olimpiadę biologiczną, coś tam z muszkami, jakieś doświadczenia robi, czy analizuje pszczoły jakieś, tak, to jest ważne. Ale tym zajmują się zawodowcy tak naprawdę tym wszystkim, tak? Na uczelniach też. Więc tak naprawdę ciężko tu mówić tutaj o tym, że to jest coś nowe, odkrywane. A w astronomii tak, właśnie w astronomii rzeczy są, które odkrywają tylko i wyłącznie amatorzy astronomii. Tak? Na przykład odkrywają planetoidy. 10 L of Torunio, tam jest grupa, która odkrywa planetoidy i ma na swoim koncie wiele już odkryć. Są odkrywcy komet chociażby też, tak? Amator może odkryć wybuch gwiazdy nowej czy też supernowej. Więc zjawiska czy komety, planetoidy są bardzo istotnym elementem obserwacji. Ciężko zawodowemu astronomowi poszukiwać całe życie na przykład komet. Tak? Będzie siedział i obserwował komety. Tak? Za to mu, na to mu nikt pieniędzy nie da. Tak? Więc tylko na sam fakt, że odkrywamy komety. A to może od początku. Zacznijmy od jednej rzeczy, że obserwacje nieba do osoby początkujące to jest tak spore wyzwanie. Dlaczego? Bardzo wiele osób na dzień dobry kupuje drogi sprzęt. Drogi, co ja mam na myśli drogi? 1000 wzwyż, można kupić. 2000, 3000, 5000. A, kupmy synowi super teleskop. A, niech się zapłaci. Taka osoba ustawi na balkonie lub w ogródku. A po tygodniu, dwóch, po miesiącu całe wszystko bierze, nie powiem gdzie, tak, i traci zainteresowanie. Dlaczego tak jest? To często bywa tak, że osoba nie jest w stanie prawie niczego znaleźć na tym niebie, nawet tym super teleskopie. Księżyc obejrzany w dłuższych poprzek, to łatwo, tak, ale co reszta? Planety,
gwiazdy, mgławice, to już jest ciężko. Ludzie nie powinno się zaczynać od razu od jakiegoś super sprzętu. Tak. Skończyły się darty, zaczynają się schody. Oczywiście też pośród tymi obiektami są planety, Jowisz, Saturn, Venus, Mars. Tak, bo to widać, czego jest ciężko dostrzec, tak? Urana nie ma szansy, jak się nie wie, gdzie jest i bez teleskopu. Tak naprawdę. Jeśli coś świeci bardzo jasno, to jest niewielka szansa, że jest to planeta. Oczywiście też może być bardzo jaśniejszy gwiazd. Jak jednak pójść dalej i znaleźć inne, trudniejsze obiekty gwieździste? Są dwie możliwości. Tak? Można tak droższy sprzęt kupić, ale taki sprzęt, który ma odpowiednie systemy naprowadzania na obiekt. Czyli podaję mu parametry, gdzie ja jestem. No, mogę podłączyć na przykład GPS. Smartfon mogę podłączyć do tego teleskopu. On wychwyci lokalizację, czas. No, podaję mu współrzędny, taki też ma jest skomputeryzowany, taki też przy okazji teleskop ma jakąś bazę danych wewnętrzną. No i z tej bazy danych korzystając, automatycznie sami najeżdżą na jakiś obiekt. Świetne. Ale, jest pewne ale. Taki obserwator wychowany na takich systemach, to się nazywa systemy GoTo, staje się niewolnikiem takich teleskopów. A jeżeli wyskoczy gdzieś w jakąś wyprawę i tak, i będzie miał tylko na przykład lornetkę, to lornetkę sobie już nie poradzi. Nie będzie wiedział, co gdzie jest na niebie. Nie będzie znał się w ogóle na tym niebie. Tak? A dobra lornetka jest też dosyć dobrym instrumentem, jak teleskop. Tak. Więc warto wiedzieć, warto znać to wszystko, a nie grać na systemy automatyczne. Aczkolwiek nie chcę ukrywać, że zawodowi astronomowie często nie zdają. Nie potrafią odkryć na niebie, gdzie jakie gwiazdozbiory. Po prostu wiedzą, że są jakieś gwiazdozbiory, ale dokładnie gdzie wielki wóz, mały wóz, to już odkrypowie, ale reszta to już... Taka osoba, która tylko na tych systemach bazuje, ciężko powiedzieć, że jest miłośnikiem astronomii. Po prostu sobie ogląda niebo. Ale miłośnikiem astronomii to ciężko nazwać. A druga metoda, to nie jest korzystna dla producentów sprzętu astronomicznego. Otóż początkujący miłośnik wcale nie potrzebuje teleskopu. Tak? A nawet teleskop może przeszkadzać. Bo ciężko zobaczyć coś na niebie, przy jakimś zbliżeniu, widzę jakąś gwiazdę, nie wiem co to jest. Tak? Jak to za obiekt? Nic nie wiadomo. Przeszkadza, a jeszcze teleskop daje obraz do góry nogami. Ciężko się tam spłacić. Tak. Tutaj każdy ma jakąś większość lub mniej, jest bardziej mieć niecierpliwy, tak? A to utrudnia. Ale jak to byłoby najlepiej? Na początku wystarczą oczy i lepszy lub gorszy papierowy atlas nieba. Ale teraz atlasy nieba mogą być już komputerowe na końcu, jak mogą być komputerowe. Może być obotowa mapa nieba, może być mapka z czasopisma popularno-naukowego lub wydrukowany atlas komputerowy. Wydrukujemy i wychodzimy. To ciężko. Teraz możemy ze smartfonem wyjść. Też są programy na smartfony. Więc można się pobawić nawet smartfonami, tak? Ale można i bez tego. Przyda się jakaś lampka dająca czerwone światło, żeby nie raziło w oczy, tak? Bo jeżeli wyjdziemy gdzieś na obserwacje astronomiczne, to jest ciemno. Jeżeli nagle rozbije się nam jakaś lampka, latarka nawet, zwykła latarka, jasna, a potem chcemy coś obserwować na niebie, po wyłączeniu tej latarki, przez jakiś czas nie widzimy, tak? Musimy sobie znowu przyzwyczaić. Więc takie czerwone światło jest najlepsze w tym przypadku. No i teraz odszukać ciemne miejsce, zaraz od lamp i spojrzeć w niebo. Ale uwaga! Wbrew pozorom bardzo ciemne niebo nie jest najlepszym rozwiązaniem dla początkujących. Dlaczego? Bo ciężko zorientować się, gdzie są jakie gwiazdozbiory. Najlepsze wbrew pozorom jest takie przeciętne niebo. Czyli niebo nawet w mieście, może nie w centrum miasta, że nie było widać żadnej gwiazdy, ale gdzieś tak w mieście, w jakichś przedmieściach można spokojnie robić takie obserwacje. Tak? Ja spokojnie robiłem kiedyś, jak mieszkałem pod prawie w centrum Torunia, takie obserwacje. I pojedyncze gwiazdozbiory łatwo wtedy odszukać jest. Właśnie dlaczego? Bo muszą być widać najjaśniejsze gwiazdy,
A warunki idealne właśnie utrudniają życie osobom początkującym. Nasze oczy muszą nauczyć się rozpoznawania gwiazd jaśniejsze i ciemniejsze. A w chwili obecnej tego nie potrafimy, tak? Czyli w warunkach umiarkowanych widzimy tylko najjaśniejsze gwiazdy i bardzo dobrze. Najjaśniejsze gwiazdy potrafią nam pokazać, ukazać nam gwiazdy zbiorowe. Naszym celem poznanie jest poznanie się gwiazd z gwiazdami i gwiazdozbiorami najważniejszymi. Jak już będziemy potrafili wychwycić kształt poszczególnych gwiazdozbiorów na takim przeciętnym właśnie niebie, tych najjaśniejszych gwiazd są tylko widoczne wtedy, to jak wyjdziemy na bardzo ciemne niebo, to te najjaśniejsze gwiazdy już nie będą aż tak się wyróżniały, bo będą inne gwiazdy wokół. Trudniej będzie dostrzec, ale dzięki temu, że będziemy już te gwiazdozbiory znali, to jest szansa, że my te bardzo ciemnym niebie też się połapiemy. Ja sam, będąc astronomem, przecież zawodowym, znając dobrze gwiazdozbiory, teraz już może zapomniałem, ale kiedyś znałem wszystkie gwiazdozbiory na naszym niebie, widziałem co gdzie jest, ale i starczyło, że wyjechałem poza Toruń, to nie było tak, jak wychodziłem na spacer z psem w mieście, to tu wszystko jest. Wyjeżdżałem poza Toruń, poza miasto, o rety. Trzeba było się skupić, skoncentrować kilka minut, rozejrzeć się co gdzie jest. To już był zawodowy astronom, mój drogi. Analizowałem co gdzie jest, tak? Ale dzięki temu, że znałem te gwiazdozbiory, ich kształt, ich wygląd z nieba mniejskiego, udało mi się to zrobić. O wiele trudniej byłoby, gdybym od razu pojechał poza miasto, zupełnie z daleka i próbował się przyjrzeć temu wszystkiemu. Uczyć się należy od warunków przeciętnych. Potem dopiero robimy coraz ciemniejsze warunki, coraz lepsze. Później robimy sobie. Gdy jest za dużo, trudno widoczne punkty na niebie połączyć wyimaginowane kształty gwiazdozbiorów, tak? I trudno je powiedzieć i opisać, trudno się nauczyć tych gwiazd. Trudno nauczyć się rozpoznawać tych gwiazdozbiorów. Tak więc jednak mimo wszystko po kolei. Nie spieszyć się, tak? Można kogoś poprosić, ktoś to zna gwiazdozbiór i pokazać nam, gdzie jaki gwiazdozbiór jest. To wtedy będzie łatwiej. Są aplikacje w smartfonach, które mogę robić zdjęcie jakiegoś obszaru nieba. On to zdjęcie porównuje ogólnie z nieba, z mapą nieba i analizując wasze położenie i czas, w którym robiliście to zdjęcie, powiedzieć, co to był za gwiazdozbiór. Są takie programy komputerowe też na smartfon, więc można coś takiego z tego korzystać, tak? No, od czegoś trzeba zacząć. Najłatwiej wielki czy mały wóz, tak? Wielki wóz jest częścią wielkiej niedźwiedzicy, mały wóz, małej niedźwiedzicy, tak? I potem po kolei powiększać ilość znanych gwiazdozbiorów, gwiazd w gwiazdozbiorach, potem można przejść do ciemniejszego nieba i wtedy już robi się większe takie tło, widać nawet wtedy drogę mleczną, widać wtedy więcej gwiazd. Gołym okiem widzimy od 3 do 4 tysięcy gwiazd, tak naprawdę, nie więcej. Tak, więc, ale jak się to wszystko jednocześnie jest na niebie, to trudno dostrzec, tak? Więc w mieście, wbrew pozorom, na początku łatwiej zacząć. I to wszystko wymaga cierpliwości. Co możemy potem obserwować? Na początku wiadomo, Słońce, Księżyc, planety, gwiazdozbiory, planetoidy, mgławice, galaktyki. Jest tego sporo. Pamiętajmy o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o Słońce. Nigdy nie patrzymy na Słońce za pomocą lornetki lub teleskopu. Tak? Grozi to utratą wzroku w ciągu ułamka sekundy. Na Słońce nie powinniśmy również patrzeć gołym okiem. To taka informacja. No i tutaj jeszcze, to też jeszcze raz to zapisałem gdzieś tam. Galileusz podobno stracił częściowo, miał częściową ślepotę, dlatego że patrzył właśnie na Słońce. A tutaj napisałem to. Nie wolno tego robić. Zawsze się mówi, że przez teleskop można spojrzeć na Słońce dwa razy. Raz lewym okiem, raz prawym okiem. I koniec. Oczywiście, można mieć jakieś filtra słoneczne, które kładziemy na obiektyw, nie na okular, bo okular się może nagrzeć i taki filtr może pęknąć. A są filtry na okulary też. Tak. Ja miałem taki filtr kiedyś w szkole, w drugiej szkole, gdzie pracowałem teleskop. Położyłem filtr na okular, tam filtr był okularowy i pękł mi w trakcie tak obserwacji. Na szczęście szybko odskoczyłem. To był filtr specjalny na słońce. Tak. Są to metody ryzykowne. Lepszą, prostą i absolutnie bezpieczniejszą metodą jest metoda tak zwana projekcji.
Na czym ona polega? Na rzutowaniu obrazu słońca na ekran. Tak? Biała kartka przyklejona do kawałka tektury. Więc możemy coś takiego zrobić tutaj. O, tak to by wyglądało. Teleskop, okular. Tak, tutaj. O, tu jest ekran. Tu jakaś przesłona może być i nie musi być. Tak, już tutaj przesłony żadnej. Po prostu za teleskopem jest jakiś ekran i po prostu widzimy słońce. Gwiazd tak nie zobaczymy ani księżyca, ale słońce jak najbardziej możemy zrzutować. Co można zobaczyć w takiej obserwacji słońca? Na pewno plamy na słońcu. Słońce charakteryzuje się aktywnością w cyklu 11-letnim. Tak? Do końca ten mechanizm nie jest znany. On jest związany z aktywnością magnetyczną na powierzchni słońca, ale do końca dlaczego co 11 lat? Do końca nie wiemy. Tak? Ona ma wpływ na aktywność elektromagnetyczną, na natężenie wiatru słonecznego, na ilość emitowanej energii ze słońca. Tak? Najłatwiejszym wskaźnikiem aktywności słonecznej jest pomiar liczby plam na słońcu. Im więcej jest plam na słońcu w danym momencie, tym słońce jest w stanie bardziej aktywnym. Tutaj jest takie zdjęcie, tak, robione za pomocą właśnie zrzutowania. Przedstawia to zaćmienie słońca. Tak, tutaj nie plama, tutaj było zaćmienie słońca na trasie pierwszego ELO w Toruniu w 2005 roku. Tak. Więc można było coś takiego zrobić. Widać bardzo słoneczko i księżyc nachodzący na tle słońca. Księżyc. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o obserwację księżyca, w pełni to nie jest najlepsze rozwiązanie. Skoro księżyc jest w pełni, jest po przeciwnej stronie słońca, to wysokość jego przejścia na niebie zależy od pory roku. Wiadomo, zimą słońce jest nisko nad horyzontem, to wtedy księżyc będzie wysoko nad horyzontem. Latem słońce będzie wysoko nad horyzontem, księżyc będzie nisko, bo jest po przeciwnej stronie słońca. Tak? Ale w czasie pełni patrzymy na niego niemal dokładnie od strony padających promieni słonecznych. To jeżeli ja bym chciał zobaczyć czyjąś twarz i jego dokładnie, to jakbym oświecił latarką z przodu, to nie będę widział szczegółów. A jeżeli oświetlę z boku, będę widział lepiejsze szczegóły. Tak? Dlatego lepiej obserwować księżyc w jakiejś kwadrze. Tak? Wtedy w pobliżu Terminatora cienie gór i kraterów tworzą bardzo wyrazisty obraz. Tutaj widać. Co to jest Terminator? Tu po sobie podkreśliłem. To też jest moje prywatne zdjęcie tutaj księżyca. Terminator to jest taka linia ograniczająca stronę ciemną od jasnej księżyca. To jest Terminator. Tutaj widać najlepiej, widać te kratery tutaj wszystkie dokładnie. Tak, najprostszą lornetką możemy powiększyć sobie księżyc 10-krotnie, a teleskopem nawet 100 razy. Większe powiększenia nie mają sensu, no bo z powodu atmosfery ziemskiej są niewyraźne te obrazy. Planety, je już trudniej znaleźć, bo tak naprawdę dla przeciętnego człowieka nie różnią się od gwiazd na niebie. Co prawda może nie mają, nie widać tego migotania, ale jak się nie wie o tym, to się nie rozróżni. Tak? Jeżeli zna się gwiazdozbiory na niebie, to jeżeli zobaczycie na tyle gwiazdozbiorów jakiś dziwny nowy obiekt, który praktycznie będzie z dnia na dzień, praktycznie będzie, prawie że będzie nieruchomy, no to będzie to planeta. Tak. A gdzie szukać tych planet? Na tle gwiazdozbiorów zodiakalnych. Oczywiście dobrze byłoby wykorzystać jakiś program komputerowy na smartfona, czy wydrukowane informacje, czy informacje tych czasopism popularnych naukowych. Ja tutaj podaję Urania Postępy Astronomii, bo to jest czysto astronomiczne tak, czasopismo, ale są już Wiedza i Życie, też może być, to nie tylko tam, nie tylko w tej Uranii. Tak? Już nawet przy użyciu zwykłej lornetki możemy zobaczyć fazy Wenus, czy powierzchnię Jowisza. Przy większych możemy zobaczyć cztery księżyce Galileuszowe Jowisza, bo Galileusz je odkrył, i o Europę Ganymedesa Kalisto, pierścienie Saturna. Tak? Urana osobiście nie widziałem, ja sam. Tak. Bo trzeba wiedzieć, on się naprawdę nie będzie różnił przy takich teleskopach prywatnych, domowych od gwiazd, więc nic specjalnego. Gwiazdy. Gwiazdy na niebie tworzą gwiazdozbiory albo konstelacje. Tak. Albo konstelacje. Tak. Te konstelacje, gwiazdozbiory tworzą pewne wzory na niebie, one ułatwiają orientowanie się. Tak? W geografii nie ma tak tu napisane.
napisałem w ten sposób. One pytania pochodzą głównie ze starożytności, aczkolwiek kilka nazw pochodzi z bardziej współczesnych czasów, na przykład Jan Heweliusz, tarcza, gwiazdozbiór. To była pierwotna tarcza Sobieskiego, teraz to jest tarcza, gwiazdozbiór. A więc część nazw pochodzi, są współczesnymi nazwami. Tak. To były postacie z mitologii najczęściej, symbole zwierząt, jakieś przedmioty, tak, waga na przykład, tak. Mitologia, byk, chociażby, tak, Orion, Kasiopea, Andromeda, tak, Cefeusz, no, Perseusz. Więc naprawdę to były mitologiczne postacie. Nie było dzieli na tym, tak, więc... Teraz, żeby było jasne, te gwiazdy, tych konstelacjach, gwiazdozbiorach, to nie jest jakiś zespół gwiazd fizycznie, przestrzeni kosmicznej obok siebie. One są z reguły w różnych odległościach, ale po prostu patrząc na, od nas, wydaje się, że tworzą właśnie określony, tworzą jakiś określony wzór. Na niebie tutaj mam taki rysunek, jest Kasiopeia, Cefeusz i fragment Perseusza. Kasiopeia jest łatwym gwiazdozbiorem do odkrywania, bo tworzy albo W, albo M. Tak? Tutaj, tak naprawdę tutaj głównie widać raz, dwa, trzy, cztery, pięć gwiazdek. Tych tutaj trzech i innych pozostałych to już słabiej. Takie tutaj bardziej W się pojawiło. Meteory lub meteoryty. Codziennie Ziemia jest bombardowana meteoroidami. Czyli co to jest meteoroid? Ciało w postaci kamieni lub odłamków metali o różnych rozmiarach, od kilku mikrometrów do kilku metrów, które krążą w przestrzeni kosmicznej. Są w przestrzeni kosmicznej. Meteoroidy są to jeszcze w przestrzeni kosmicznej, tak? Ale taki meteoroid może wpaść w atmosferę ziemską. Ziemia w końcu krąży wokół Słońca i zamiata, tak? Sobą różne śmiecie, które są w przestrzeni kosmicznej, więc taki meteoroid może wpaść w atmosferę ziemską. Wpadając, uzyskujemy tak zwany meteor. Tak? Czasami duże meteory nazywane są bolidami. Meteory nazywane potocznie spadającymi gwiazdami. One po prostu pod wpływem tarcia rozgrzewają się. Rozgrzewa się również, zwiększa swoją temperaturę powietrze. I tak naprawdę my nie widzimy już tego meteoru. My widzimy ślad po jego przelocie. Tak? Czyli widzimy światło pochodzące od cząsteczek w atmosferze ziemskiej. Tak? Nie widzimy świecącego meteoru. Czyli meteoroid w przestrzeni kosmicznej, meteor w trakcie spadania w atmosferze ziemskiej. A jeżeli będzie odpowiednio duży i spadnie, to będzie meteoryt. Meteoryt. Na Ziemi już. Szukamy meteorytów. Czyli meteoroid w przestrzeni kosmicznej, meteor w atmosferze, meteoryt na Ziemi. Codziennie na Ziemię spada około 400 ton pyłu kosmicznego. Tak? A pozostałości na Ziemi to są właśnie meteoryty. Większość nie wyrządza żadnych szkód, bo większość nie dociera do powierzchni Ziemi. Tak jak te, które docierają tu jak takie kamienie, to faktycznie są szkody nie wyrządzają, chyba że w kogoś by uderzyły akurat, to wtedy tak. Ale duże mogą spowodować spustoszenia, podobno wygnięcie dinozaurów. Właśnie, to właśnie powodowało, był spowodowane uderzeniem meteoru, czyli meteorytu już w tym momencie o Ziemię. Tak? Czy jakieś pozostałości pozostały, mogło wszystko się odparować w trakcie uderzenia. Ostatnio w 2013 roku, to było w Czelabińsku, nad Czelabińskiem, wybuch jakiś, tak, meteoryt nad miastem. Komety. To ciała niebiesko zbudowane z pyłu oraz drobnych bryłek lodu. Składają się zwykle z głowy zawierającej niewielkie jądro, średnicy około 20 km, czyli wielkości takiego miasta jak Toruń, w którym jest zawarta prawie cała masa komety. No i tak naprawdę ta kometa to jest to. Ale jeżeli ta kometa się pojawi w pobliżu Słońca, pod wpływem jego temperatury, pod wpływem energii słonecznej, głowa komety i jądra się rozgrzewają i następuje sublimacja. Tak, tej materii, z której zbudowana jest kometa, a że to się tam składa się z bryłek lodu, który sublimuje, no to uzyskujemy gaz, ale też jest pył w tym. To jest tak, jak to mówię, kometa to jest to brudna śnieżka z pyłu. Pojawia się warkocz, a dokładnie dwa warkocze. Tu mam tak na zdjęciu kometę z dwoma warkoczami. Tak? To jest chyba kometa, która była w zeszłym roku widoczna na naszym niebie.
warkocz pyłowy i warkocz gazowy. Ten gazowy zawsze jest dokładnie na wprost Słońca. Na dokładnie naprzeciwko Słońca. Czyli jeżeli tutaj mam kometę, warkocz gazowy idzie tak równo, prościutko, więc to jest ten warkocz naprawdę gazowy i Słońce było po przeciwnej stronie. I tu, tak. A pyłowy jest po troszeczkę bezwładność robi swoje, więc pyłowy troszeczkę jest z boku. Podążam po drodze, tak? Komety. A warkocz gazowy zawsze jest od Słońca. Nawet jak Słońce byłoby na dole, jeżeli na przykład ta kometa poruszałaby się w dół, to ten warkocz gazowy byłby zawsze od Słońca. Tak, tutaj o, jest. W pobliżu Słońca wiele cząstek komety zostaje oderwanych. Tak. Więc komety, które są okresowe, pojawiają się co jakiś czas. Najsłynniejsza kometa to jest kometa Haleja. Z każdym przybyciem wokół Słońca staje się coraz mniejsza. Co jeszcze można obserwować? Sztuczne satelity Ziemi, stację kosmiczną też można obserwować. I programy komputerowe. Chyba najsłynniejszym programem komputerowym jest program Stellarium. To wolny, darmowy całkowicie program komputerowy. Działa na Windowsach, na Linuxach, na Macu, wszędzie na nim działa. Tak, jest to z wersji na smartfona. Stellarium to takie planetarium w komputerze, można powiedzieć. Czyli możemy popatrzeć, jak wygląda niebo obecnie, jak będzie wyglądało za godzinę, za 5 godzin, za ileś tam lat i jak wyglądało wcześniej. Co jest na niebie, można zrobić obserwację, tak? Można zrobić zbliżenia planet, gwiazd, mgławic. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest jakieś położenie obiektu, tak? Tutaj jest podane po lokacji, położenie miejsca obserwacji. Tutaj wygląd nieba. No to też mam inne programy dla miłośników astronomii na smartfony, tak? No tutaj programy te zapewniają. Te zapewniają. Aktualny pogląd na mapę nieba. Czyli tak jak ten Stellarium, tylko te programy z kolei są. A na Stellarium też jest tam wersja na smartfony, więc ja osobiście używałbym chyba tylko tego programu. No tylko czego znam i wiem, że jest bardzo dobry. Nie wiem, bardzo nie znam, patrzyłem teraz, robiąc tę lekcję. Tak, widząc waszych podręczników wypisane to wszystko, więc spojrzałem, że takie programy w ogóle jeszcze istnieją. Ten program podobno Skyview Free, wersja darmowa nie jest taka najlepsza. Dopiero wersja płatna jest dobra. SkyMap jest podobno lepszy już, Night Sky. Tak. Widok z telefonu można porównać z rzeczywistym widokiem na niebie i można popatrzeć. Co widzimy, tak? To nam ułatwia rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Jest też taki program, który jest u was napisany w podręczniku, Celestia. To tak naprawdę symulator podróży kosmicznych. No, więc można się pobawić w podróżowaniu w galaktyce, tak naprawdę, nie tylko w Układzie Słonecznym, ale w galaktyce, tak? I tak naprawdę to, co my widzimy na naszym niebie, to są obiekty naszej galaktyki. No, są niewielkie wyjątki. W gazodbiorze Andromedy jest pewna mgławica, wielka mgławica w Andromedzie. To tak naprawdę nie jest mgławica, ale galaktyka. Znajduje się ponad 2 miliony lat świetlnych od nas. Większa galaktyka spiralna niż nasza Droga Mleczna. Jest to jedyny obiekt poza galaktyki widoczny na północnej półkuli. Na południowej półkuli widać z kolei wielki i mały obłok Magellana. Dwie galaktyki, które są galaktykami takimi satelitarnymi naszej galaktyki, więc takie malutkie galaktyki. Wielka galaktyka w Andromedzie leży znacznie dalej. Ona ma rozmiar około wielkości Księżyca w pełni. Wielka galaktyka w Andromedzie, ale jest słabsza. To są rozmazane jest, więc ciężko ją dostrzec. W mieście nie ma szans, poza miastem bardzo ciemnym niebie, gdy nie ma Księżyca. Tak. No i to tyle, jeżeli chodzi o amatorskie obserwacje astronomiczne. Jakby ktoś chciał czegoś się więcej dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo.